Zanim przejdziemy do prezentacji tych projektów, które będą realizowane, aczkolwiek macie Państwo też na pewno świadomość, że może się okazać, że w wyniku na przykład przetargów, które będą ogłoszone, jeżeli wartość tych projektów, szczególnie tych ogólnomiejskich, które są na kwoty, mogą być na kwoty dużo wyższe niż 100 tysięcy, może się okazać, że jeżeli ta wartość byłaby zdecydowanie większa, to zgodnie z zapisami projektu czy uchwały dotyczącej Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego, no mogłyby nie być realizowane, tak? To one się niestety muszą zmieścić w określonej puli środków. Proszę Państwa, na początku chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, które były zaangażowane przy obsłudze, przy realizacji Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego, począwszy od radnych. Mamy tutaj pana Michała Czepka, który jest jednym z inicjatorów Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego. To, że na pana ręce składam podziękowania wszystkim wnioskodawcom i mieszkańcom, którzy chcieli mieć pozytywny wpływ na zmiany w naszym mieście. Także wolontariuszom, którzy pomagali nam na etapie konsultacji. Na przede wszystkim, czy może ciężko pracującym pracownikom naszego urzędu, bo wykonali naprawdę tytaniczną pracę, jeśli chodzi o obsługę taką bardzo techniczną tych wszystkich wniosków. Było to związane między innymi także z wprowadzaniem głosów papierowych do systemu, bo chcieliśmy mieć wszystko w jednej bazie danych, żebyśmy mogli potem to wszystko porównywać, analizować. Także pracownikom urzędu i jednostek, które były zaangażowane w formalno-techniczną obsługę tego budżetu. Oczywiście nie ustrzegliśmy się pewnych błędów. System informatyczny no nie był tak idealny, jak byśmy sobie to wyobrażali, ale myślę, że te wszystkie uwagi, które były zgłaszane na etapie realizacji tej drugiej edycji, te wszystkie błędy, które się ewentualnie pojawiły, wyciągniemy z tego wnioski i kolejna edycja już nie będzie tymi błędami obarczona. Jeden z powodów, dla których tak było, no to był krótki bardzo czas, który mieliśmy na wdrożenie tego systemu, w związku z tym nie udało się uniknąć niektórych błędów. Ale mimo tych błędów i nieprawidłowości, które się pojawiły, uznaliśmy, że nie miały one wpływu na ostateczny wynik głosowania, stąd nie została podjęta decyzja, co niektórzy sugerowali, o powtórzeniu tego głosowania. Ale też mieliśmy na uwadze to, że nie można przekreślać zaangażowania tych wszystkich osób, które się bardzo aktywnie w realizację tej edycji zaangażowały, które postawiły na uczciwość, na pozytywne zmiany w Grudziądzu i rzeczywiście stanowili oni zdecydowaną większość tych wszystkich osób, które się w ten budżet zaangażowały. Oczywiście osoby, które mają wątpliwości co do tego, czy ktoś nie skorzystał z ich numeru PESEL na przykład przy głosowaniu, bo takie głosy też się pojawiły i wiecie Państwo, że tego typu nieprawidłowości były. Każda taka osoba, która ma wątpliwości, może zgłosić się do urzędu. My sprawdzimy, czy taka sytuacja miała miejsce i zgodnie z obowiązującymi przepisami taka osoba może złożyć doniesienie do prokuratury i wtedy prokuratura podejmie stosowne dalsze działania. Myślę, że pytania będą już po przedstawieniu wszystkich projektów, więc może przejdziemy do pierwszej pozycji, zadania ogólnomiejskie. Najwięcej głosów uzyskała modernizacja boiska sportowego przy gimnazjum nr 7 w Grudziądzu. Wnioskodawcą był pan Paweł Padych, 23,57% głosów. Drugie zadanie, które uzyskało największą liczbę głosów, czy największy procent głosów, to boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej nr 5 w Grudziądzu. Pani Sabina Janc była wnioskodawcą. Jeśli chodzi o poszczególne okręgi, okręg nr 1, Owczarki, 31,78% głosów uzyskał wniosek budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ulicy Jesionowej 15 w Grudziądzu pana Tomasza Groszewskiego. W okręgu drugim, Kuntersztyn-Tuszewo, dwa wnioski. Rozbudowa i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy szkole podstawowej nr 16, 46,31% głosów. Pani Magdalena Rudnik była wnioskodawcą po raz kolejny zresztą, bo w zeszłym roku też pani Magdalena Rudnik złożyła wniosek do budżetu obywatelskiego, który też uzyskał taką liczbę głosów, że został zrealizowany. I drugie zadanie mini plac zabaw przy szkole podstawowej nr 16.
Wnioskodawcą była pani Elżbieta Więch-Przerwa, 45,83% głosów. Okręg Tarpno, dwie propozycje. Kompleks higieniczno-sanitarny dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 18, którego wnioskodawcą jest pani Magdalena Kamińska, 25,39% głosów. I kompleks rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców Tarpna, którego wnioskodawcą był pan Robert Rezmer, 17,8% głosów. W okręgu nr 4 przeszły dwa wnioski. Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 12, 38,21% głosów. Wnioskodawcą jest pani Ewelina Nolberczak. I plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, którego wnioskodawcą jest pani Marta Klimek, 26,79% głosów. Okręg nr 5. Trzy wnioski. Pierwszy, budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO nr 4. Pan Artur Dorał był wnioskodawcą, 25,1% głosów. I plac zabaw dla dzieci przy ulicy Bolesława Prusa. Pani Katarzyna Kowalska złożyła taki projekt i uzyskał on 23,63% głosów. Trzecim realizowanym projektem będzie projekt pani Marzyny Nowaczek, który uzyskał 11,73% głosów. Szafki szkolne, szatniowe w SP nr 15. Tutaj mała uwaga, projekt mógł być realizowany, musiał on uzyskać co najmniej 10% ogółu głosów, które były oddane w danym okręgu, więc ten projekt numer 3 no, przekroczył go tylko o 1,73%. W okręgu numer 6 przeszły dwa wnioski. Modernizacja Obserwatorium Astronomicznego w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Projekt pani Ewy Kamińskiej, który uzyskał prawie 42% głosów. I plac zabaw dla dzieci przy SP numer 3, który zgłosiła pani Agnieszka Zasada. Projekt uzyskał 16,14% głosów. Pan radny Kowarowski się cieszy, bo zobaczył swój wniosek. Gratuluję. Zadania z okręgu numer 7. Dwa wnioski przeszły. Doposażenie dwóch placów zabaw dla dzieci w przedszkolu miejskim Lotnisko. Projekt pani Moniki Gesek uzyskał 32,91% głosów i budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Lotnisko, tak zwane Wembley, pana radnego Łukasza Kowarowskiego, który uzyskał 16,63% głosów. W okręgu numer 8 trzy projekty. Pierwszy, budowa placu zabaw dla dzieci na osadzie Gród. Wniosek pani Mileny Ubowskiej, 18,32% głosów. Drugi, ekologiczny plac zabaw dla najmłodszych. Wniosek pani Małgorzaty Machaj, który uzyskał 11,66% głosów. I trzeci, parking na osiedlu Strzemięci pana Rafała Klafty, który uzyskał 10,27% głosów. I te 0,27 zdecydowało, że projekt też może być realizowany. Pomijając oczywiście pulę środków, która przypadała na poszczególne okręgi. Niestety zdarzyło się tak, że w tym okręgu poprzednim był projekt, który uzyskał więcej głosów, natomiast w związku z tym, że był zdecydowanie droższy i tam przekroczona byłaby pula środków przeznaczona na ten okręg, nie mógł być zrealizowany, więc weszły kolejne projekty. Zadania okręgu nr 9, remont i modernizacja natrysków szatni toalet w segmencie sal gimnastycznych ZSO nr 2. Wniosek pani Danuty Hulewicz uzyskał 29,86% głosów i modernizacja i doposażenie zaplecza dydaktycznego w ZSO nr 2. Projekt pani Marzenny Kwiatkowskiej, który uzyskał 23,38% głosów. I ostatni okręg nr 10. 44,83% głosów uzyskał projekt pani Anny Dobrzyńskiej-Pakowskiej, Miasteczko Ruchu w Niszku. To są wszystkie projekty, które w wyniku głosowania uzyskały taką liczbę głosów, a środki w tych okręgach pozwalają na ich realizację. Także gratulujemy wszystkim tym, którzy no, wygrali w tej edycji, a wygrali tak naprawdę mieszkańcy, bo to przecież są projekty ogólnodostępne dla mieszkańców, którzy będą z tego korzystali. Będzie to zarówno młodzież, dzieci, jak i osoby dorosłe.